Dzień dobry Państwu, Anna Nartowska, Studio Polskiej Agencji Prasowej, a dziś gościem jest pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktor. Panie ministrze, informacja z ostatniej chwili. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego prawomocnie nie zgodziła się na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Uchylono także decyzję o zawieszeniu sędziego i obniżeniu jego wynagrodzenia. Czy to może być pana zdaniem pokłosie negocjacji w sprawie sądownictwa w kontekście KPO? Co to oznacza? Dobre pytanie, do którego nie sposób mi się odnieść. Ja tylko przypominam, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest suwerennym organem Sądu Najwyższego. Pan prezydent w jakiś sensie, nawet w dwóch sensach ją zaprojektował i w sensie prawnym, tworząc tą instytucję w swojej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zgłoszonej w lutym i przyjętej przez Sejm. I w sensie też składu osobowego, bo przypominam, że prezydent jako głowa państwa miał wpływ, wybierając tych 11 z 33 członków tego organu. Ale teraz Izba funkcjonuje zupełnie autonomicznie i to są jej decyzje, których myślę, że pan prezydent nie chciałby komentować. A czy pan prezydent dopuszcza to, że mógłby ponownie uczestniczyć w negocjacjach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy? Widzimy pewną zmianę narracji ze strony rządu, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który kilka miesięcy temu mówił, że kurs będzie twardy, że nie ma tutaj mowy na ustępstwa wobec Brukseli. Teraz słyszymy, że pewien margines jednak jest. Panie redaktor, negocjuje rząd, konkretnie pan minister Szymon Senkowski-Welsenk. Pan prezydent otrzymuje na bieżąco informacje o stanie tych rozmów, o stanowisku naszych partnerów z instytucji europejskich. Pan prezydent mówi o swoim sceptycyzmie w tej sprawie, ale to też wynika z jego doświadczeń. Ustawa, o której przed chwilą mówiłem, czyli nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, miała być realizacją z naszej, z polskiej strony kompromisu, który pan prezydent wypracował z Komisją Europejską. Ten kompromis nie został skonsumowany, stąd też sceptycyzm pana prezydenta, ale też nigdy pan prezydent nie mówił i nie wskazywał, że nie należy rozmawiać, nie należy szukać kolejnego kompromisu. Chciałby pan prezydent, żeby jego sceptycyzm się okazał nieuzasadniony i wnikliwie obserwuje te negocjacje. Ale ten sceptycyzm dotyczy tego, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, tym samym umowa z Brukselą i zapowiedzi choćby pani Ursuli von der Leyen nie dojdą do skutku? Pani redaktor, wszystko jest jeszcze otwarte tak naprawdę, ale zawsze mówię, że do kompromisu trzeba dwóch stron. Polska znowu zadeklarowała, że jest gotowa na pewne ustępstwa. I czekamy, na jakie ustępstwa jest gotowa Komisja Europejska. Panie ministrze, jeśli chodzi o ostatnie dni, także tematem, który jest najszerzej komentowany i tutaj toczy się dyskusja, jest kwestia niemieckich baterii Patriot, które, jak zaproponowała strona niemiecka, miałyby zostać przekazane Polsce. Wczoraj odbyły się konsultacje między prezydentem Andrzejem Dudą a wicepremierem i szefem MON, panem Mariuszem Błaszczakiem. Jakie konkluzje po tej rozmowie? Takie konsultacje odbywają się regularnie, właściwie można powiedzieć cyklicznie, dlatego ja też mówiąc wcześniej o pewnych rzeczach do wyjaśnienia byłem przekonany, że to prędzej czy później nastąpi. I wczoraj oczywiście też nastąpiło takie spotkanie, panowie rozmawiali też na ten temat. I po tym spotkaniu pan prezydent podtrzymuje oczywiście swoje stanowisko, które się składa właściwie z trzech elementów. Po pierwsze, że pan prezydent wspierając cały czas walkę Ukraińców o wolność i niezależność swojego kraju i wzywając do wsparcia tej walki inne kraje, jest głową państwa polskiego i zwierzchnikiem sił zbrojnych i z tego tytułu priorytetem absolutnym są dla niego, jest dla niego bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście niektóre ekspertyzy znawców spraw wojskowych wskazują, że rozlokowanie tych rakiet na terytorium Republiki Ukrainy blisko polskiej granicy pozytywnie by wpłynęło na stan zabezpieczenia polskiego nieba przed ewentualnymi różnymi ingerencjami śmiercionośnych urządzeń. A po trzecie, pan prezydent bardzo czytelnie chce to podkreślić, że jeśli z różnych powodów politycznych takie rozlokowanie nie jest możliwe, choćby z powodu stanowiska Niemiec, to wtedy Polska nie powinna rezygnować całkowicie z tych rakiet, tylko przyjąć je na swoim terytorium.
Czyli stanowisko prezydenta jest takie, jakie było wcześniej. Baterie Patriot powinny znaleźć się po polskiej stronie, jeśli, nie po stronie ukraińskiej. Jeśli nie ma możliwości instalacji ich po stronie ukraińskiej, wtedy Polska powinna je przynieść na swoim terytorium. Pan prezydent mówił to bardzo wyraźnie również wczoraj. Czy nie uważa pan, że w związku z tym, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, taką rolę dla niego przewiduje także konstytucja, te konsultacje i to spotkanie odbyło się za późno, bo pierwsze, przypomnijmy, pierwsze sygnały o tym, że takie decyzje zapadają, pojawiły się w mediach bez konsultacji z prezydentem. Ja powiem tak, i mówiłem już, że te konsultacje odbywają się cyklicznie. Wcześniej też były spotkania, rozmowy, może nie wszystko jeszcze w ich czasie zostało wyjaśnione, ale pan prezydent zbierał też informacje od strony rządowej w czasie trwania tego całego procesu i tego lekkiego, można powiedzieć, zamieszania medialnego. Czyli pan prezydent nie czuje się pominięty w tej sprawie? W tym momencie nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby tak twierdzić. Wczoraj prezes Jarosław Kaczyński podczas konferencji w Czeladzi powiedział, że te baterie, pan też o tym wspomniał, te baterie Patriot w wyniku pewnych głosów ekspertów mogłyby tutaj pełnić funkcję dekoracyjną w Polsce. Czy rzeczywiście tak jest? Być może w takim razie te baterie Patriot, które znajdują się pod Rzeszowem, też pełnią tylko funkcję dekoracyjną. Co oznacza to słowo? To już jest kwestia tych rozmów i ustaleń, które prowadzi pan premier Błaszczak. I żadną pochopną wypowiedzią nie chciałbym mu tych rozmów utrudniać. No jest oczywiste, że jeśli znajdą się w Polsce, powinny być one efektywnie wykorzystane dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa naszych współobywateli. Tutaj stanowisko Niemiec stanowi pewną oś potencjalnego sporu. Berlin najpierw proponuje, że przekaże baterie Patriot Polsce. Polska mówi o tym, że najchętniej przekazałaby baterie Patriot Ukrainie, a pojawia się głos, że muszą odbyć się tutaj konsultacje w ramach NATO. Jens Stoltenberg powiedział jednak, że to są tylko i wyłącznie decyzje dotyczące krajów, których te decyzje dotyczą. Gdzie zatem leży problem, jeśli chodzi o relacje z Niemcami i o ich chęć pomocy Ukrainie? Ja jestem przedstawicielem pana prezydenta, który prowadzi swoją politykę zagraniczną, współpracując ze wszystkimi krajami z nami sprzymierzonymi. Takim są też Niemcy, więc jako taki chciałbym się tutaj wstrzymać przed jakimiś ostrzejszymi ocenami. Pan prezydent zawsze wzywa każdy kraj do takiego wsparcia dla walczącej za europejskie wartości Ukrainy, na które ten kraj stać z powodu jego siły gospodarczej, militarnej. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o stanowisko Niemiec, to jest to, o czym mówiłem, kiedy wskazywałem na problemy polityczne dotyczące rozlokowania tych rakiet na Ukrainie. Trzeba to po prostu realnie brać pod uwagę jako bardzo znaczący w tym przedsięwzięciu czynnik polityczny. I w jakich wariantach, jeśli chodzi o kwestię baterii Patriot, mówimy? Mówimy oczywiście o tym, że baterie mogłyby znaleźć się w Polsce albo blisko granicy z Ukrainą, na zachodniej Ukrainie. A czy trzeci wariant jest taki, że Niemcy wycofują się z tej propozycji i Polska tych baterii nie dostaje? Nie chcę zakładać takiego wariantu. Zdaniem pana prezydenta ten wariant byłby bardzo niekorzystny i rząd powinien jednak działać, zdaniem pana prezydenta, żeby te rakiety uzyskać, w sensie pokrycia ich ochroną polskiego nieba. Czy w dotychczasowych konsultacjach pojawia się jakaś data, która, jakiś horyzont czasowy, jeśli chodzi o pojawienie się baterii Patriot w Polsce? Myślę, że gdyby nawet spytała pani pana premiera Błaszczaka, to nie tyle nie mógłby udzielić tej odpowiedzi, to wolałoby się na razie wstrzymać, bo z tego co wiem, rozmowy trwają. A czy trwają także rozmowy pana prezydenta z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim na ten temat? Jakie tutaj są konkluzje i czy w najbliższym czasie są planowane takie rozmowy ze stroną ukraińską? Kontakty między współpracownikami pana prezydenta, też polskim rządem i z władzami Ukrainy cały czas trwają. Pan minister Kumow był niedawno na Ukrainie, w zeszłym tygodniu. I te kontakty będą oczywiście kontynuowane. Ja rozumiem, że pani nawiązuje pewnie do stanowiska władz Ukrainy w sprawie tej tragicznej eksplozji w Przewodowie. Jest kilka spraw do wyjaśnienia. Ukraińscy eksperci mieli dostęp do materiałów z tego śledztwa. A wnioski, jakie wyciągną, to już jest kwestia Ukrainy. Ale śledztwo trwa. Na jakim jest w tej chwili etapie? Jaki jest udział strony ukraińskiej? Wiem tylko tyle, że nie jest zakończone. Prowadzi to śledztwo
prowadzą to śledztwo służby polskie, korzystamy jednocześnie z pomocy naszych przyjaciół, partnerów ze Stanów Zjednoczonych, jak i udostępniamy pewne materiały i miejsca wydarzenia dla naszych przyjaciół z Ukrainy. I w tym sensie jest, na tym polega udział naszych partnerów. Natomiast podkreślam, śledztwo jest prowadzone przez stronę polską. Jeszcze się nie zakończyło. Wstępne wnioski pan prezydent już prezentował bezpośrednio po wydarzeniu tragicznym przewodu. Panie ministrze, na Ukrainie toczy się wojna już 10 miesięcy. Polska chce, aby decyzji o wprowadzeniu limitu na cenę rosyjskiej ropy towarzyszył kolejny pakiet sankcji Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście można się spodziewać tego, że ten kolejny, 9. pakiet sankcji się pojawi i dlaczego musimy tak długo czekać? Dlaczego Ukraina walcząca musi tak długo czekać na to, żeby te sankcje się pojawiły? Tak, jak pani słusznie zauważyła, już jest to 9. pakiet sankcji. Sankcje zaczęto wprowadzać od razu po tej bestialskiej agresji. I tak jak mówiła część ekspertów, realne odczuwanie tych pierwszych sankcji wprowadzonych na wiosnę zaczęło się tak naprawdę jesienią i teraz Rosja odczuła istotne skutki gospodarcze tych sankcji, które już parę miesięcy temu wprowadzono. Pan prezydent uważa, że sankcje muszą być zdecydowane, muszą być odczuwalne dla rosyjskiej gospodarki i muszą być prowadzone solidarnie przez całą Europę, cały wolny świat Zachodu. I to jest podstawa w tej polityce, którą pan prezydent prowadzi wobec naszych sprzymierzeńców, zachęcających do kontynuowania tego procesu sankcyjnego. Tym silnym elementem, jeśli chodzi o sprzymierzeńców, o których pan mówi, jest także cała ściana wschodnia, ale także kraje Międzymorza czy Trójmorza. Tutaj ta polityka jest budowana przede wszystkim także przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. W ubiegłym tygodniu spotkanie na Litwie. Jak w tych relacjach dotyczących geopolityki można odczytywać nasze relacje z Węgrami, ale także z innymi członkami tych bloków, o których tak, wspomniałem. Tak, na Litwie oprócz przywódców krajów bałtyckich, pana gospodarza, pana prezydenta Gitanasa Nausedy, był też pan prezydent Iohannis z Rumunii, kraju, który odgrywa też olbrzymią rolę na wschodniej flance NATO, bardzo ważną. Jeśli chodzi o Węgry, no tutaj jest sytuacja może nawet bardziej skomplikowana niż wcześniej. Pan prezydent mówił wielokrotnie, że nie zgadza się z polityką, ze stanowiskiem Węgier wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie, że uważa to za błędne i niekorzystne zarówno dla samych Węgier, jak i dla współpracy regionalnej i dla całej Europy. Pan prezydent, spotykając się z panią prezydent Nowak, węgierską panią prezydent, usłyszał od niej słowa, z którymi właściwie się można zgodzić, potępiające tą rosyjską agresję. Ostatnio takie słowa też wypowiadał pan premier Orban, ale pan prezydent też uważa, że za słowami powinny zawsze iść czyny i na te czyny będziemy czekać. Ale nie idą, co w związku z tym? Więc pan prezydent cały czas zachęca Węgry do podjęcia solidarnego z całą Europą, a zwłaszcza z krajami regionu, stanowiska względem tej agresji, która trwa na Ukrainie. Czy ma pan takie odczucie, że w związku z sytuacją na Ukrainie, w związku z tym, co dzieje się przez ostatnie miesiące, ta rola formatów nadbałtyckich realnie wzrosła? Ma pani redaktor rację. Rola formatów nadbałtyckich wzrosła. Przywódcy krajów bałtyckich współpracują bardzo ściśle z panem prezydentem. Można powiedzieć, że ten format znalazł swoje poszerzenie na inne kraje ściany wschodniej, nawet nie tylko należące do NATO, bo Polska współpracuje ściśle też z Finlandią. Polska wspiera i inne kraje regionu wspierają też mocno znajdujące się w trudnym położeniu Mołdawię. To jest też realny wymiar znaczenia Polski i to jest skutek działań pana prezydenta również. Polska może pretendować tutaj do tego, by pełnić w tych formatach rolę przywódcy? Polska przede wszystkim szanuje naszych partnerów, ich znaczenie, suwerenność i Polska zawsze będzie ich może raczej rzecznikiem niż przywódcą. Polska ma tradycję współpracy, równoprawnej współpracy z różnymi krajami w regionie i ta tradycja powinna być kontynuowana. Powiedział pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Pani redaktor, dziękuję bardzo. Dziękuję także państwu. Kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o godzinie 10:00.